Może wy byście nas od złego wybawili? Za Foltesta to taki gryf by długo nie polatał. Zaraz byłoby się pozwali, złotem mu sypnęli i byłoby po gryfie. Piekielnie żmijo oki.
Zrobię sobie pracę i upoluję niedźwiedzia. Na przednówku tatarek będziemy żreć. Całe ziarno nam zabrali. Ja dam swoje wiem, ale za czarnym się oddaje, krewka. Bogi wysoko, cesarz daleko. Skaranie boskie z tym grychem. Przestań piszczeć, Fuza. Poszukamy pana później. Będzie niebezpieczny. Często rozmawiasz ze swoim psem? To nie mój pies, tylko brata, Bastiena. Chociaż teraz to już chyba mój. Widzisz, Bastien bił się w wielkiej bitwie z czarnymi tu pod wsią zaraz. I od tego czasu słuch o nim zaginął. Mówiłem mu, zrób jak ja. Utnij sobie palec albo dwa, to cię nie wcielą. Ale bał się. Cholera jasna. Na twoim miejscu rozejrzałbym się na pobojowisku. Byłem tam. Morze trupów i trupojadów. Słyszałem kiedyś, że boją się ognia, więc próbowałem przegonić się pochodnią. No i gówno prawda, powiem ci. Gdyby nie Huzar, zeżarłyby mnie żywcem. Słuchaj no, zgaduję, że nie nosisz tych mieczy od parady. Obroń mnie przed gulami i pomóż znaleźć Bastiena, a dobrze zapłacę. Dobrze, pomogę ci. Tylko od bitwy minęło już ładnych parę dni. Szanse, że znajdziemy twojego brata żywego są małe. Bardzo małe. Co ty nie powiesz? Ale chcę chociaż stamtąd zabrać jego ciało, żeby Bastian nie gnił pod gołym niebem razem z czarnymi. Spotkajmy się na wzgórzu koło pobojowiska. Dalej pójdziemy razem. Jedź, płotka. Ile trupów, a wojna dopiero się zaczęła. A
Dobrze, że jesteś. Bastian, jego ciało musi gdzieś tu być. Podobnie jak ciała setek innych. Chcesz oglądać każdego trupa po kolei? To trochę zajmie. Spokojnie. Wszystkie chłopaki z poboru z Białego Sadu namalowały sobie na tarczy mały kwiatek, żeby w bitwie z dala się widzieć. Było ich tylko paru, więc jak będziemy patrzeć za tym znakiem, zaraz go znajdziemy. Nie obraź się, ale zdarza się, że żołnierze porzucają swoje tarcze, zwłaszcza kiedy przegrywają. Sama tarcza też wystarczy. Wtedy huzar zwietrzy ślad i nas poprowadzi. No chodź! Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. Chyba nie jest dobry moment na pogaduchy, co? Załatwmy, co mamy załatwić i zbierajmy się. To ten? Nie, niepodobny. No i co, huzar? Czujesz pana? Ciągle nic. Skóra spalona do szczętu. Wiem, że ciężko powiedzieć, ale może to on. Ja... Bastian był spory chłopak. Szeroki w barach, a ten tu jakby mniejszy. Ale może to przez ogień. Zwęszył go! Huzar zwęszył Bastiana! Chodź! To jeszcze nic! Mój porucznik kazał nam na komendę chodzić do latryny. Ostrzeliwują nas balistę, a on tylko żołnierz z pełnym żołądkiem do bitwy iść nie może. Macie siedzieć, aż wy siedzicie. Wyobrażasz sobie? Bałwan. Przestań już. Żebra mnie bolą, jak się śmieje. Trzeba założyć opaskę uciskową, ale to później. Jak wytłumaczysz, o co tu chodzi? Bastian! On cię pojmał, ten Nilfgaardczyk? Nie. Uratował mi życie. Dostałem w bok, potem w głowę, ale także przestałem widzieć. Rosyn wpadł na mnie, jak czołgał się przez pobojowisko. Ma skręconą kostkę. I tak ślepy prowadził kulawego, aż znaleźliśmy tę chatę. Zabieram cię do domu. Trzeba zająć się twoimi ranami. Nie zostawię tu Rosyna. Sam tu zginie. A do swoich iść nie może. Zdezerterował. Powieszą go. A jak znajdą go u nas, wtedy powieszą wszystkich razem z moją Lisję. Nie ma mowy. Czarny zostaje tutaj. Gdyby nie Czarny, Bastian już by nie żył.
Więc może mu pokaż, że Nordlingowie nie są dzikusami, za jakich nas mają w Nilfgardzie. No, da mu się ubrania po ojcu. Przyuczy do pracy w polu. Tylko ten akcent, no. Ale niech będzie. Zabiorę jego. Dzięki, Wiedźminie. Twoja nagroda. I niech bogowie cię mają w opiece.
Ale jesteś paskudny. Medalion drży to miejsce mocy. Gniazdo w góli, trzeba je zniszczyć.
Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Pokaż mi, co masz na sprzedaż.
Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił. Bywaj.